Witajcie kochani, tutaj Ina i Ola. Czas rozpocząć kolejny odcinek wakacyjnego Summer City. Nam bardzo spodobał się ten stateczek i dzisiaj znowu wyruszamy w rejs. Ten statek trochę nas buja, a my pobujamy troszeczkę teraz pomiędzy ploteczkami ze świata show biznesu. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Bardzo często zdarza się, że kiedy gwiazdy bawią się na plaży ze swoimi pociechami, bardziej zważają na to, jak perfekcyjnie zapozować do zdjęcia. Ale tak nie jest w przypadku Heidi Klum, która ostatnio bawiła się ze swoimi dziećmi na słonecznej plaży i wyglądała tak, jakby wcale nie zważała na to, że dookoła jest pełno paparazzi. Bo to podobno było tak, że ona chciała jakoś nad nimi zapanować, ale nie udało się, bo ona ma czwórkę przecież dzieci i stwierdziła, że najlepszą obroną jest atak, czyli zaczęła się razem z nimi bawić w wodzie i rzeczywiście było mnóstwo takich ustawianych zdjęć, ale w jej przypadku wydaje mi się, że naprawdę bawiła się z tymi dziećmi szczerze. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Książę William wyznał ostatnio, jakiej muzyki lubi słuchać najbardziej. Wydaje mi się, że kiedy siedzi na herbatce u swojej babci, czyli królowej Elżbiety, mówi pewnie, że jest miłośnikiem muzyki Beethovena czy Chopina. Prawda jest jednak zupełnie inna. Książę William najbardziej lubi słuchać zespołów Coldplay, Linkin Park, a także muzyki house. Jestem pewna, że księciu również spodobałaby się muzyka, jaką puszczamy cały czas w Esce. Jeżeli go spotkacie, to powiedzcie mu, że SKTV Hit na czasie można oglądać online. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Kate Moss jakiś czas temu wypoczywała na plaży ze swoim chłopakiem, który robił jej non-stop zdjęcia. Paparazzi dopatrzyli się, że Kate Moss chyba odrobinę przytyła. Ale jeżeli nie widzieliście, jak teraz wygląda Kate Moss w bikini, to koniecznie musicie to sprawdzić, bo w dalszym ciągu jest hot girl. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Jak to się mówi, jaka matka, taka córka. Wychodzi na to, że Suri Cruz to wykapana Katie Holmes. Ostatnio Katie zabrała małą Suri na basen, a ta dała popis talentów. I wcale nie były to talenty pływackie, tylko taneczne. Podobno wszystko odbyło się bardzo spontanicznie, a wszyscy, którzy byli na basenie, byli naprawdę pod wrażeniem. Jestem bardzo ciekawa, czy mała Suri wystąpi gdzieś w tańcu z gwiazdami. Jak najbardziej. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Ja chwilowo zostałam wybrana na królową tego oto właśnie statku i jestem na samej górze, już wyżej się nie da. A jeżeli chodzi o świat celebrytów, to moi drodzy, to wcale nie jest taka prosta sprawa, bo Paris Hilton jakiś czas temu swoim życiem się po prostu zmęczyła. Powiedziała, że ciągłe jeżdżenie i otwieranie nowych sklepów ze swoimi ubraniami, a także chodzenie na bankiety i imprezy to jest bardzo ciężka sprawa, dlatego wybrała się do Miami, żeby wypoczywać. I dodała, że chciała wypoczywać w spokoju, ale chyba się jej nie udało, bo wydaje mi się, że parę razy dała znać paparazzi, gdzie jest, żeby zrobili jej kilka pięknych zdjęć. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. W Hollywood nawiązała się nowa przyjaźń i jest to przyjaźń bardzo nietypowa. Dlaczego? Bo między tymi dwoma osobami jest bardzo duża różnica wieku. O kim mowa? O Selenie Gomez i Orlando Bloomie. Podobno Orlando wyciągnął do Seleny pomocną dłoń, kiedy ta przeżywała rozstanie z Justinem Bieberem. Jak to wyglądało? Chodzili razem na spotkania i śpiewali buddyjskie pieśni, które miały pomóc Selenie w uspokojeniu duszy i ciała. No cóż, lepsza prawdziwa przyjaźń niż związek z Bieberem. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Jakiś czas temu babcia Justina Timberlake'a powiedziała, że chyba prędko prababcią nie zostanie, bo Jessica Biel nie chce zajść w ciążę. I każdy się zasugerował, że wobec tego chyba tam jest jakiś kryzys. Dementujemy wszystkie plotki o kryzysie. Żadnego kryzysu nie ma, bo para spędziła ostatnio rewelacyjne wakacje.
bawili się świetnie, przytulali się, całowali się i przede wszystkim było bardzo aktywnie, bo dużo pływali, ale ta para jest taka specyficzna, bo 3 miesiące jest wszystko okej, nie ma żadnych negatywnych plotek, a potem nagle burza, że będzie rozwód. Oglądacie program Summer City w SKTV, Hity na czasie. Kiedy Liam zostawił Miley Cyrus, wszyscy zgodnie powtarzali, ma dziewczyna za swoje. Dobrze wiemy, że na początku Miley to była fajna, spokojna i sympatyczna dziewczyna, a potem troszeczkę, że tak powiem, ześwirowała. Wszyscy pamiętamy, jak wypinała to i owo na różnych galach i jak wybierała różne bardzo kuse stylizacje. Ale okazuje się jednak, że Miley Cyrus w dalszym ciągu tęskni za Liamem. Jej znajomi powiedzieli, że czasami ma nawet stany depresyjne i ciągle płacze. No, ja na jej miejscu jednak zaczęłabym się zbierać i coś robić ze sobą, bo co by się nie działo, to wygląda na to, że Liam do niej nie wróci. Oglądacie program Summer City w SKTV. Hity na czasie. Nienawidzę być symbolem seksu. Kto tak powiedział? Sama Scarlett Johansson. Mogłoby się wydawać, że dla aktorki, która od lat jest w Hollywood, takie wyróżnienie jest niesamowitym zaszczytem. Scarlett myśli jednak inaczej. Kobieta jest świadoma tego, że uroda przemija i nie może być ciągle nazywana ikoną piękna. Jak myślicie, kto by mógł przejąć po Scarlett taki tytuł? Myślę, że bardzo chętnie przejęłaby go Kim Kardashian. Oglądacie program Summer City w SKTV, Hity na czasie. Mnie już trochę znacie i wiecie, że Staszek Karpiel-Bułecka absolutnie skradł moje serce, ale jeszcze nie wiecie, jakich chłopaków lubi Ina. Dlatego zacznijmy może od Davida Beckhama. Co ty o nim sądzisz? Wiesz co, jest całkiem okej, ale zbytni goguś i laluś. A Hugh Jackman? A już bardziej. No właśnie, bo Hugh Jackman, mimo tego, że ma owłosioną klatę, za którą ja bardzo nie przepadam, to w spodenkach w morzu wygląda naprawdę rewelacyjnie. A Orlando Bloom? Też zbytni laluś. Czyli Hugh Jackman wygrywa, tak? Tak, jest taki po prostu męski, no facet z krwi i kości. A poznałaś kiedyś Staszka? No osobiście nie. No tak, go poznasz, to Staszek też będzie twoim numerem jeden, bo mamy podobny gust. Oglądacie program Summer City w SKTV, Hity na czasie. Właśnie ja i Ina jesteśmy tutaj teraz po to, żeby przypomnieć Wam o super fajnej aplikacji Wakacyjna Mapa Polski. Jest to aplikacja, za pomocą której możecie wygrać fantastyczne nagrody. O nagrodach opowiem Wam za chwilę, ale co trzeba zrobić? Musicie zrobić zdjęcie, tylko to zdjęcie koniecznie musi być zrobione w Polsce. Potem to zdjęcie ładujecie do aplikacji Wakacyjna Mapa Polski i cierpliwie czekacie. A co można wygrać? Między innymi wakacyjne gadżety od Maxi Kinga. Można też zgarnąć smartfona Samsunga Galaxy S4. Grajcie, wygrywajcie, życzymy powodzenia! Oglądacie program Summer City w SKTV, Hity na czasie. Katy Perry jest już weteranką sceny muzycznej, ale podobno bardzo przeżywa swój każdy muzyczny występ. Katy przyznała się do tego, że przed każdym koncertem musi zażywać środki uspokajające, żeby zniwelować swoją olbrzymią tremę. Katy jest bardzo ambitna i nie chce zawieść swoich fanów, ale jak kiedyś przyznała, nie chce zawieść przede wszystkim siebie. To się nazywa prawdziwe poświęcenie dla sztuki. Oglądacie program Summer City w SKTV, Hity na czasie. Chyba każdy celebryta prędzej czy później dochodzi do takiego momentu, że stwierdza, muszę napisać książkę. Do takiego wniosku doszły też najmłodsze siostry Kardashian, które wydały książkę Fantasy. Właśnie, i to jest bardzo dziwne, bo kiedy one ogłosiły, że będą pisać książkę, to każdy myślał, że to oczywiście będzie biografia. No ale jak wiemy, to nie one napisały. Ale wiesz co, ale to by się zgadzało, bo tutaj tak naprawdę życie Kardashianek to jedno wielkie science fiction. A poza tym ty kiedyś mówiłaś, że bodajże Kendall. Tak, Kendall miała wpadkę z czytaniem, więc jestem bardzo ciekawa, jak mogła napisać książkę, skoro nie bardzo potrafi czytać. Ale wiesz jak to jest, czasami ktoś lepiej czyta, a gorzej mówi. Can I help you?
Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Mam nadzieję, że nie zapominacie o naszym eskowym fanpage'u, a nawet jeżeli o nim zapomnieliście, to ja jestem tutaj po to, żeby Wam o nim przypomnieć, bo tam w pierwszej kolejności trafiają wszystkie informacje o eskowych konkursach, no i jest tam także mnóstwo zdjęć. No i jeszcze oczywiście polecam wejść Wam na stronę www.sk.tv. Oglądacie program Summer City w SKTV. Hity na czasie. My z Olą cały czas pływamy po burzliwym chorwackim morzu i mówimy o burzliwym życiu celebrytów, no ale już czas kończyć dzisiejszy odcinek. Oj tak, fale się ciut uruchomiły, zaczyna być bardzo niebezpiecznie, dlatego musimy kończyć, żeby wrócić do Was jutro całe i zdrowe. Do zobaczenia. Hej! Pa.